Serdecznie Państwa. Pokazuję kolejne zdjęcia. Tak się składa, że akurat lata 98-99-2000 są bardzo dużo tych zdjęć starych. Obchody święta 11 listopada w Łowiczu. To jest przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. I tutaj jest uroczystość świętej Wiktorii. To jest rok 98. Tutaj proszę zwrócić uwagę, róg Stanisławskiego Kurkowej, budowa budynku. Tutaj jest ta reklama teraz w tym oknie, taka przeszkadzająca kierowcom. To jest Kościół Świętego Ducha, to jest osiedle Dąbrowskiego. A to jakieś głupie zdjęcia. Tak wyglądały kiedyś lampy uliczne na ulicy Starzyńskiego. Osłonki są zmodernizowane, to wszystko z powrotem, skoro zawieje. Skrzynki bezpiecznikowe są wymienione. Bardziej niezawodne są teraz te lampy. Tutaj mamy znowu ulicę Zduńską. Używam teraz statywu, jak mi Marotto namówił. Widzicie, jak jest problem. Sklep Promyk, teraz jest bank spółdzielczy. Tu mi się tu jeszcze Cepelia była. Stare zdjęcie, tu przychodnia lekarska, tu się mieści centrum turystyki powiatu łowickiego. Widoczki z mojego okna. Tak kiedyś wyglądało wszystko, jak nie było placu zabaw, drzewa owocowe, wierzba. Zakochane pieski, taki miał jakiś telewizor, Rekord się nazywał, to jest magnetowid JVC. Kolejne jakieś głupie zdjęcie. Moja babcia. Bo się była bardzo pobożną osobą, więc się modliła się. Budowa szkoły pijarskiej. Ale jakiś Sienkiewicza. A tutaj jest przebudowa. Tu był parking, jakieś taksówki bagażowe. Tutaj okrągle, to jest teraz Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna. Tu się znajduje Plackoński Targ. Budowa ogrodzenia właśnie tego. Przebudowa. Tak wyglądały jakieś skrzynki pocztowe. Jeszcze niedawna taka przeszłość. Sopelki. Nocny widok, jeszcze topole koło przedszkola numer 2. Ulica Starzyńskiego. Widzimy garaże. Jeszcze jak nie było Kauflandu, tak wyglądał ten teren, jak nie było Kauflandu. Tadeusz Drozda. Tutaj nagroda w Łowiczaninie za rozwiązanie krzyżówki. Choinka miejska. To był wyjątek, bo w 1999 roku były dwie choinki miejskie, o których mało osób już pamięta. W styczniu i grudniu. W 1998 roku nie było choinki w ogóle w grudniu, ponieważ były wybory samorządowe. Takie fajerwerki właśnie tutaj miniaturowe, nie było jakichś takich... No były też, ale były takie sceniczne. Faktor X. Test równowagi. Rok 2000. To już też wówczas straszono końcem świata i innymi rzeczami. Wymiana okna przez SIP. To pierwsze okno miałem wymienione w mieszkaniu. To moje pierwsze okno plastikowe. Stare okna. Kotłownia na osiedlu Konopnickiej. Widok z mojej działki. Tak kiedyś wyglądała. Plac Koński Targ, jakie nie było jeszcze ronda. A tutaj mamy przygotowania do wizyty papieża na Bratkowicach, szkoła numer 7. Z tego co widzę, to był okres przygotowań właśnie do wizyty, to był 99 rok. Tu też przebudowa ulicy między katedrą a ratuszem, a domem parafialnym właśnie. Tędy papież przejeżdżał w sumie. To nie przejeżdżał tędy, ale znaczy do rezydencji biskupa wjeżdżał wtedy dokładnie. Pielęgnacja drzewostanu topól koło przedszkola numer 2 w 99 roku. To było bardzo zaniedbany ten teren był wówczas. Tutaj panowie dozorcy, jeden z nich już nie żyje. Nie było jeszcze wtedy więźniów, nie pracowali. Tutaj ulica Podrzeczna koło Łoku. Rozłożone kostki.
kierowca się zainteresował nawet. Tutaj dziwne zdjęcie. Sklepy za Targowicą. Metal Zbyt. Tutaj środki ochrony roślin. I tutaj sklep spożywczy. A tutaj Kocierzew jest. Okolice Kocierzewa też mam. Moja babcia Wiosna. Moja działka. Tutaj już program wizyty papieża w Łowiczu. To jest telegazety, nie było już jeszcze internetu tak dostępnego jak dzisiaj. Tutaj akurat są takie zdjęcia na charakterze prywatnym. No to biskup Zawitkowski udziela ślubu mojemu bratu ciotecznemu. To są takie zdjęcia prywatne, trochę nie pokazuję specjalnie. Tak wyglądały pociągi N57, przemalowane przez graficiarzy. Babcia odpoczywa. Moja działka, drugi rok użytkowania. Tulipanów nasadziłem. I właśnie bardzo lubiłem niebo fotografować, ale nie zawsze miałem klisze, nie pieniądze na klisze, żeby robić. Zespół Anheli, mój kolega Marcin Łąpieś. To są koledzy z bloku. Nie bardzo chcę to pokazywać. No i tutaj ja. I mój pokój.